Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli trwacie w mojej nauce, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego Ojca, to głoszę. Wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego Ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów Ojca waszego. Rzekli do Niego: my nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kiedy pisałeś ostatni list? Czy w ogóle kiedykolwiek w życiu napisałeś list? Spróbuj sobie przypomnieć, taki zwykły, gdy trzeba było wziąć do ręki długopis albo pióro i napisać kilka zdań, albo siąść przy klawiaturze i wystukać parę linijek tekstu. A może pamiętasz już tylko kartki z pozdrowieniami z wakacji, z pielgrzymki czy z życzeniami świątecznymi? Do kogo był ten list? Czy towarzyszyły ci jakieś silniejsze emocje przy jego pisaniu? Czy choć raz w życiu miałeś taką sytuację, że trzeba było coś bardzo istotnego przekazać na piśmie, właśnie przez list? I jeszcze jedno. Gdybyś teraz miał do kogoś napisać list, to do kogo byś go zaadresował? I co byś uczynił jego treścią? Drodzy moi, nie pytam przypadkowo. Pytam w kontekście przewodnika naszych duchowych, rekolekcyjnych dróg. Ksiądz Jan Macha, siedząc w więzieniu, napisał 16 listów do swojej rodziny. Ale jest jeden list szczególny. Ja wiem, że wielu z was już fragmenty tego listu słyszało, może odczytaliście je, ale warto do tego tekstu wrócić. To było wieczorem 2 grudnia 1942 roku na oddziale B1 katowickiego więzienia przy ulicy Mikołowskiej zamieszanie i tumult. Właśnie się okazało, że z Wrocławia przyjechał kat, tak jak miał w zwyczaju, co 2-3 tygodnie przybywać. A wtedy rozchodziła się szybko między celami informacja: tej nocy ktoś z nas zginie. 12 poczuło tego wieczoru oddech śmierci. Do więzienia sprowadzono kapelana, księdza Joachima Besslera. I z jego relacji wiemy, co się tam działo tego wieczoru. Bo opatrznościowo 20 lat po wojnie poproszono go, żeby spisał swoją relację z posługi kapelana w więzieniu podczas okupacji. I on pamiętał, że przybył po godzinie 20:00. Do głębi wzruszony, to jego słowa, i zdziwiony byłem, widząc między skazańcami księdza Machę. Prosił, żebym wszystkim podziękował. Biskupa i generalnego wikariusza mam w jego imieniu przeprosić za hańbę, jaką jego egzekucja ściąga na śląski kler. Mam dziękować i pozdrowić księży Skrzypczyka, Kuczerę, Gasza. Następnie prosili mnie o spowiedź. Ksiądz Bessler towarzyszył im, gdy jedli ostatnią kolację, a potem, gdy zgodnie z prawem niemieckim, okupacyjnym, więziennym, każdy z nich mógł napisać ostatni list do rodziny. Pozwólcie, kilka fragmentów przytoczę. Ksiądz Jan pisał tak: to jest mój ostatni list. Za 4 godziny wyrok będzie wykonany. Kiedy więc ten list będziecie czytać, mnie już nie będzie między żyjącymi. Zostańcie z Bogiem. Przebaczcie mi wszystko. Idę przed wszechmogącego sędziego, który mnie teraz osądzi. Mam nadzieję, że mnie przyjmie. Moim życzeniem było pracować dla niego, ale nie było mi to dane. Dziękuję za wszystko. Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego. Pogrzebu mieć nie mogę, ale urządźcie mi na cmentarzu cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie Ojcze nasz. Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie. Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie, bez jednej jaskółki wiosna też zawita, a bez jednego człowieka świat się nie zawali. Pozostało mi bardzo mało czasu, może jeszcze jakie 3 godziny, a więc do widzenia. Pozostańcie z Bogiem. Módlcie się za waszego Hanika. To jest właśnie ten list, który w gablocie z relikwiarzem na czas rekolekcji jest wystawiony. To jest ta kartka papieru, nad którą pochylił się i te bardzo głębokie słowa zapisał. Wkrótce potem skazańcy zostali pozbawieni swoich ubrań, można powiedzieć symbolicznie odarci z szat. Na ich umęczone ciało, poranione, zarzucono papierowe koszule i wyprowadzono przez dziedziniec więzienny do specjalnego pomieszczenia, gdzie stała gilotyna, nazywana Czerwoną Wdową. Ksiądz Bessler odnotował: pozostałem żeby jeszcze na ostatniej drodze udzielić im absolucji. Pamiętam, jak prowadzono księdza Machę i jak podniósł po raz ostatni oczy ku niebu gwiaździstemu i znikł w drzwiach kaźni śmierci. 15 minut po północy gilotyna przycięła ziemskie życie księdza Jana. Siostry i bracia, przytaczam ten długi pasus opisujący ostatnie chwile księdza Machy nie po to, żeby epatować grozą, żeby grać na emocjach, choć to jest bardzo mocne, silne. Ale chciałbym, żebyś kiedyś na modlitwie zrobił sobie takie ćwiczenie. Pomyśl wówczas, jakbyś się zachował, stając wobec śmierci, wiedząc, że ona zbliża się w sposób nieuchronny, że za chwil parę stanę przed Wszechmogącym, że przyjdzie mi zdać sprawę z mojego życia, z realizacji powołania, że miłosierny Pan spojrzy mi prosto w oczy i zapyta: kochasz mnie? Czy znalazłeś się już w takiej sytuacji, że trzeba było omodlić swoje życie, bo widziałeś, że życie się kończy? Drodzy moi, jestem przekonany, że ostatnie miesiące, czas zarazy, dotknęły na swój sposób każdego z nas. I to zostanie w nas, pozostawi ślad. Jak w pierwszym dniu rekolekcyjnym za papieżem Franciszkiem mówiłem, nie wychodzi się z takiego kryzysu takim samym. Wychodzi się lepszym albo gorszym, innym. Ale czy cała ta sytuacja sprowokowała cię do myślenia o przemijaniu, o kruchości ludzkiego życia, że być może niewykorzystana szansa spotkania, rozmowy, pojednania się z kimś może więcej się nie przydarzyć? Szadrak, Meszak i Abednego. Oto trzej bohaterowie dzisiejszej liturgii Słowa, pierwszego czytania z Księgi Daniela. Czym oni sobie zasłużyli na pamięć? Byli Żydami, ale w niewoli babilońskiej. Wybrani, aby służyć na dworze króla Nabuchodonozora. Ów król postawił złoty posąg Boga, przed którym każdy miał się kłaniać, któremu miał oddawać cześć, a ten olbrzymi posąg ze złota miał symbolizować nieprzemijalne królestwo Nabuchodonozora. To była jego pycha, wyraz tego, jak traktował siebie i innych. Ci trzej żydowscy chłopcy nie kłaniali się bóstwu. Dlaczego? Bo ich Bogiem był Bóg Jahwe. Nie mieli zamiaru Go zdradzić. I gniew władcy przerodził się w karę. Młodzi mężczyźni za swą mężną i niewzruszoną wiarę zostali skazani na niechybną śmierć w rozpalonym piecu. Jakież było zdziwienie Nabuchodonozora, kiedy widział, że ogień nie uczynił im żadnej krzywdy. I wtedy król powiedział, znamienny to jest tekst: błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który uratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, tylko swojemu. Wierność Panu Bogu. Wierność za cenę życia. To jest nie do pojęcia dla ludzi, którzy nie są zakochani w Bogu. Tacy nie zrozumieją, dlaczego podczas II wojny światowej na rozkaz gestapowców, czy potem w czasach komunistycznych, na rozkaz oprawców stalinowskich, słudzy Pana Boga nie podeptali różańca, nie pluli na krzyż, stawali w obronie narażonych na gwałt dziewcząt, gdy sowieccy soldaci chcieli je wykorzystać. A przecież tak łatwo było uratować swoje życie, ale za cenę zdrady. Drodzy moi, wierność Chrystusowi zakłada bycie radykalnym. A to słowo radykalny, radykał, tak jak wiele pięknych, ważnych słów w ostatnich czasach jest obśmiane, jest obrzydzone. Przykleja się do niego łatkę, jak mówimy, radykał to fanatyk, to nienormalny. A to słowo radykalny, radykał wzięło się od łacińskiego pięknego pojęcia radix, czyli korzeń. Człowiek radykalny to taki, który posiada korzenie. Chrześcijanin prawdziwy to ten, który jest zakorzeniony w prawdziwych wartościach, w samym Chrystusie. I taki radykalizm nie jest groźny, nie jest szkodliwy, nikogo nie niszczy. My dziś niestety w naszym społeczeństwie coraz częściej mamy problem z eradykacją, czyli z wykorzenieniem, z odrzuceniem tego, co jest naszym systemem wartości. Wierność, wierność Panu Bogu jest możliwa, kiedy jestem zakorzeniony w Chrystusie. Trzeba nam odbudowywać tę wierność. Jezus mówi dziś do tych, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie moimi uczniami prawdziwie i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak to ważne, żeby się nie zniechęcić w dążeniu do prawdy, żeby nie bać się z nią skonfrontować. Popatrzcie, na ile przeciwności w swoim życiu napotykał Jezus Chrystus. Ciągle atakowany, prowokowany, idący z dobrym słowem, czyniący cuda, a potem krzyżowany. W życiu tych, którzy idą za Jezusem, jest podobnie. A ksiądz Jan Macha, tyleż było w nim energii, by działać, by pomagać, by przywracać sens życia innym. I to wszystko zostało podważone, zakwestionowane. Co więcej, został oskarżony o zdradę stanu, o szkodliwą działalność. Taki szkodnik, buntownik. A on się nie poddał. Był wierny, był wytrwały. Wytrwałość to cnota, to sprawność. Trzeba jej się uczyć, trzeba się w niej ćwiczyć. Ona nie przyjdzie sama, nie jest też dana w genach. To wynik naszej osobistej, ciężkiej pracy, którą musimy podjąć. Jak? Próbując być wiernymi, poczynając od drobnych spraw. Najszybciej uczy wytrwałości cierpliwe znoszenie przysłowiowego ziarenka piasku w bucie, tego, co nas uwiera, tego, co nas tak denerwuje, tego, co rani. Ale się nie zniechęcam, bo widzę, że idę w dobrym kierunku, że mam cel, który chcę osiągnąć. Ileż takich ziarenek piasku w naszym życiu. Ile okazji, żeby się uczyć wytrzymałości, wytrwałości męstwa. A my nieraz od razu zdejmujemy but, mówimy, dalej się tak nie da i kończymy wędrówkę, użalając się nad sobą. Nie mogę w tej konferencji jeszcze jednego wątku, bardzo z tym ściśle związanego, skorelowanego poruszyć, ominąć. Otóż dzisiaj mamy 100. rocznicę urodzin innego sługi Bożego, księdza Franciszka Blachnickiego. I chcę go krótko wspomnieć. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo posługiwał w naszej starobieruńskiej parafii. Tak, może nie wszyscy wiedzą, ale od grudnia 1955 roku do czerwca 1956 Franciszek Blachnicki był wikariuszem, współpracownikiem tu w Bieruniu Starym. Nawet niektórzy z naszych parafian wyjeżdżali z nim na wakacje, na oazy, pierwsze rekolekcje. Wspominał o tym ksiądz Teofil Grzesica i nasz kościelny pan Józef. Sprawdziłem dzisiaj w księgach, kilkanaście chrztów, które z ręki księdza Franciszka zostały dokonane, 6 ślubów. Ale nie o tym chcę mówić, bo ja, przygotowując pozycję o męczeństwie księdza Jana Machy, odkryłem jedno, że w tym samym czasie ci dwaj wielcy ludzie byli na oddziale śmierci w więzieniu w Katowicach. Jednak dla twórcy ruchu Światło-Życie Pan Bóg miał przewidziany inny scenariusz. Ksiądz Macha został zgilotynowany, a Franciszkowi Blachnickiemu darowano życie. Ja nie wiem, czy oni się zetknęli na korytarzu więziennym, na spacerniaku. Pewnie tak. Ale pokuszę się o taką interpretację tego faktu ich wspólnego gotowania się na śmierć. Przecież jest obcowanie świętych, tajemnica wiary, którą kultywujemy. Czy nie jest tak, że krew męczennika była potrzebna, by inny wielki dokonał odnowy Kościoła, by stworzył ruch dla młodych i dla rodzin? Być wiernym aż do końca. Czytałem kiedyś o tym, jak wyglądały chwile życia ojca Józefa Lagrange'a, dominikanina, założyciela szkoły biblijnej w Jerozolimie. W ostatnich tygodniach życia pozostawał w swoim łóżku w stanie śpiączki, jak kiedy nagle w obecności swoich współbraci usiadł na łóżku, rozwarł szeroko oczy, wyciągając w górę ramiona, zawołał: Jeruzalem, Jeruzalem, ujrzeć niebo otwarte. Dla chrześcijanina to jest prawda wiary i całe życie wręcz powinno być podporządkowane tej jednej myśli, by w momencie śmierci zawołać: tak długo czekałem na niebo. Ten cały wysiłek, ta wierność, to trwanie przy Tobie, Jezu, dla tej chwili. Musimy żyć dla godziny ostatniej. I choć życie nasze składa się z licznych zakrętów, zawirowań, trudnych spraw, to przecież warto. Warto żyć dla tej godziny ostatniej. Jest to najpiękniejsza godzina. Godzina nie tyle śmierci, co godzina życia. Jest to moment spotkania z Jezusem. Wtedy ujrzymy Go i za Janem, apostołem, zawołamy: widzę niebo otwarte. On naprawdę dla nas czeka. On naprawdę chce nas przygarnąć do siebie. I dlatego pozwólcie, że zakończę te konferencje i te rekolekcje jeszcze przywołaniem fragmentu kazania księdza Jana Machy, wygłoszonego w uroczystość Wszystkich Świętych 1939 roku. Pozwólcie, że to uczynię także podsumowaniem tego cyklu konferencji, bo to może przypomnieć nam, po co to wszystko, po co pracować nad sobą, po co wciąż podnosić się z grzechów, po co nam potrzebna modlitwa, sakramenty, po co uczyć się coraz lepiej kochać Boga i bliźniego. Ksiądz Jan Macha mówił tak z ambony: kto o niebie nie myśli, ten i pracować na niebo nie będzie. O czym może myśleć więzień zamknięty za grubą kratą? O wolności. O czym myśli człowiek wyrwany z własnej ojczyzny i przeniesiony na grunt obcy? O kraju swoim, o domu rodzinnym. O czymże powinien myśleć każdy człowiek, który przecież lepszą swą cząstkę, duszę wziął z nieba? O niebie. Niebo to nasza prawdziwa ojczyzna, to nasze dziedzictwo. Myślcie o niebie. Myślcie o niebie zarówno w kościele, jak i w domu, zarówno przy pracy, jak i w chwilach odpoczynku. Myśl o niebie, gdy wstajesz ze snu, gdy kładziesz się do łóżka, gdy klękasz do pacierza. Myśl o niebie, gdy ci wesoło na duszy, byś w weselu nie przebrał miary. Myśl o niebie, gdy gniecie cię smutek i trwoga, byś nie stracił cierpliwości i nie zapomniał, że czuwa nad tobą Bóg, który jest ucieczką i mocą naszą i pomocnikiem we wszystkich uciskach naszych. W szczególniejszy sposób myśl o niebie w chwili pokus i doświadczeń, byś nie upadł. Myśl o niebie, a z tej myśli zrodzi się nie jeden dobry czyn, dobre zaś czyny wysłużą ci sowitą u Boga zapłatę. Sługo Boży, księże Janie, bohaterski, niezłomny kapłanie, gotowy na śmierć męczeńską, prowadziłeś nas ścieżkami rekolekcyjnymi. Pokazałeś nam Chrystusa i Jego miłość. Przypomniałeś o tym, jak ważna jest rodzina i więzi, które łączą członków rodziny. I dałeś nam lekcję wierności i pokazałeś, gdzie jest nasza ojczyzna. Do widzenia tam w górze u Wszechmogącego. Amen.